o którym właśnie chcę tu napisać. Samo zwątpienie, które hamuje nasze działanie i utrudnia nam życie. Samo zwątpienie, które teraz odczuwam, w pewnych sytuacjach może pojawiać się u wszystkich, ale kiedy pojawia się często lub jako podstawowe doznanie, wówczas w człowieku rośnie przekonanie, że ma niskie poczucie własnej wartości. W zasadzie poczu poczucie niskiej wartości jest tylko przyjazdkrawieniem wewnętrznego stanu, który okazjonalnie występuje u każdego z nas. Podobnie ma się sprawa z takimi problemami, jak różnego rodzaju lęki, depresje czy nerwice. Są one wyolbrzymieniem naszego normalnego stanu. Rozumiem to w ten sposób, że na przykład ktoś cierpi na depresję. Ponieważ jego pesymistyczne nastawienie do życia wyraża się poczuciem kompletnego bezsensu. Taka osoba nie ma na nic ochoty i nie potrafi się zmusić do żadnego działania. Widzi wszystko w szarych i czarnych barwach i nawet czasem zastanawia się, czy nie zakończyć tej swojej rozpaczliwej egzystencji. Przy tym pogląd takiej osoby niezupełnie jest pozbawiony racji. Pytanie o sens ma uzasadnienie i wielu ludziom trudno znaleźć na nie zadowalającą odpowiedź, bez zagłębiania się w sobie. Pesymizm również trzeba uznać za całkiem zrozumiałą postawę intelektualną. Nasze życie w istocie jest pełne ryzyka i nieprzewidywalnych zdarzeń. Fakt, że czasem czujemy pustkę, smutek, brak energii, to nic dziwnego. Depresja polega jednak na wolbrzymionym doświadczaniu tych samych w sobie normalnych myśli i uczuć. Człowiek w stanie depresji popada w nastrój, w którym wszystko, co negatywne, przybiera wielkie rozmiary, a wszystko, co pozytywne, jest umniejszane albo w ogóle niezauważane. Podobnie ma się sprawa z niskim poczuciem własnej wartości. Osoba niem dotknięta, wyolbrzymia swoje domniemane słabości i przecenia siłę innych ludzi, nie doceniając swoich mocnych stron i umniejszając słabości innych. Bywa też tak, że osoba z niskim poczuciem własnej wartości przecenia siebie, a nie docenia innych, ale o tym opowiem później. Czym różni się osoba pewna siebie od niepewnej siebie? Odpowiedź na to pytanie jest zaskakująco prosta. Człowiek pewny siebie akceptuje się wraz ze swoimi słabościami. Natomiast osoba niepewna siebie nie akceptuje siebie, traktuje swoje słabości zbyt poważnie. Dostrzega w sobie słabości, których nikt inny u niej nie zauważa. Ludzie niepewni siebie mają zaburzone postrzeganie, odczuwają ogromną rozbieżność między tym, kim są, a tym, kim chcieliby być. Psychologowie określają to jako rozbieżność między ja realnym, a ja idealnym. Człowiek pewny siebie akceptuje się wraz ze swoimi słabościami. Ta koncentracja na rzeczywistych i urojonych słabościach leży u podstaw najbardziej pierwotnego poczucia, które trudno opisać słowami i które może przybrać różną formę. Jest to pierwotne poczucie bycia niemile widzianym, niechcianym. Głęboko zakorzenione poczucie niepewności, czy jest się kochanym i akceptowanym. Odczuwanie wątpliwości, czy można polegać na własnym osądzie rzeczywistości. Niejasne oczekiwanie, że inni będą działać na naszą szkodę. Przekonanie, że nie możemy się bronić. Kiedy ktoś doświadcza niskiego poczucia własnej wartości, stale. A nie jedynie sporadycznie, w określonych sytuacjach, oddziałuje to na całokształt jego życia i funkcjonowania. Moim zdaniem, właściwie wszystkie zaburzenia psychiczne powstają w wyniku niskiego poczucia własnej wartości, z tym, że u niepewnych siebie osób rzadko rozwija się choroba psychiczna. Właściwie wszystkie zaburzenia psychiczne. Powstają w wyniku niskiego poczucia własnej wartości. Osoby niepewne siebie zazwyczaj mają kilka umiejętności, w które nie wątpią. Na przykład pan Kraus w towarzystwie ludzi czuje się skrępowany i niepewny, uważa jednak, że jest dobrym ojcem i przebywając z dziećmi czuje się odprężony i pewny siebie. Z kolei pani Maler sądzi, że jest szarą myszką, ale w swoim miejscu pracy czuje się ważna i poważana. Bywają więc sytuacje, w których osoby z niskim poczuciem własnej wartości czują się kompletne i usatysfakcjonowane. Doświadczenie poczucia pewności lub niepewności siebie. Zależy oczywiście od społecznego kontekstu. Kontakt z przełożonym wprawia nas w stan podwyższonej gotowości, a kontakt z zaufanym przyjacielem nie. Ale zdarza się i tak, że osoby ze stabilnym poczuciem własnej wartości czują się w niektórych sytuacjach niepewnie i wątpią w siebie. Jak działa niskie poczucie własnej wartości? Jestem przekonana, że właściwie każdy problem da się rozwiązać, jeśli przyjrzymy mu się ze wszystkich stron i rozłożymy go na czynniki pierwsze. Na kolejnych stronach omówię dokładnie różne problemy, mające źródło w niskim poczuciu własnej wartości. W dalszych częściach książki pokażę, w jaki sposób poszczególne elementy składowe danego problemu można połączyć na nowo. Aby osiągnąć stabilne poczucie własnej wartości. Nie będę jednak skupiać się tylko na kłopotach powodowanych niską samooceną, ale wskażę także korzyści, które wynikają z braku poczucia pewności siebie. Spróbuję również wydobyć na światło dzienne różne mocne strony osób, które zazwyczaj w siebie nie wierzą. Zacznijmy od analizy problemu. Z reguły ma on dwa oblicza. Z jednej strony doświadczamy bolesnych uczuć i wydarzeń, które popychają nas do zachowań wzmacniających naszą niską samoocenę. Niskie poczucie własnej wartości przynosi wiele cierpienia. Osobom z niską samooceną żyje się trudniej i smutniej, aniżeli tym, które siebie lubią. Ponieważ to niezwykle ważna kwestia, postaram się Wam pomóc jak najlepiej zapanować nad swoim życiem. Trzeba się również przyjrzeć drugiej stronie problemu niskiej samooceny. Osoby z niskim poczuciem własnej wartości często stosują strategię pozbywania się lęku w sposób niekorzystny, nie tylko dla nich samych, ale także dla osób wokół nich. Mam na myśli negatywne konsekwencje społeczne zachowań z, ludzi z niską samooceną. Albo sytuacje, w których takie osoby czują się ofiarami, a tak naprawdę zmieniają się w sprawców. Uświadomienie sobie tego może być dla osób z niską samooceną niełatwe do przetrawienia i zaakceptowania, ale jest koniecznym krokiem. Aby dokonała się w nich jakakolwiek zmiana. Dlatego chciałabym zachęcić te osoby, aby miały przed oczyma nie tylko swoje osobiste zranienia, ale również to, w jaki sposób one same, chcąc chronić poczucie własnej wartości i najczęściej nie mając złego zamiaru, mogą krzywdzić innych. Konfrontacja z tymi faktami może być w pierwszej chwili bolesna, ale w dłuższej perspektywie. Okazuje się niezwykle pomocna w budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości. Z góry Was przepraszam za surowe słowa, które czasem tu padną, ale muszę być szczera, jeśli mam naprawdę Wam pomóc. Właśnie tak na to spójrzcie. Chciałabym w tej książce między innymi pokazać, że w życiu nie chodzi o to, aby być lubianym, ale raczej o to, by właściwie postępować. W życiu nie chodzi o to, aby być lubianym. Właśnie, ale raczej o to, aby właściwie postępować. Tak więc, kiedy czasami będę zachowywała się wobec Was niemile i mówiła wprost różne nieprzyjemne rzeczy, potraktujcie to jako świetną ilustrację tej dewizy. Ale na początek przedstawię kilka symptomów niskiej samooceny. Nadmierna drażliwość. Najgorszą rzeczą u osób z niską samooceną jest ich nadmierna drażliwość. Doznały one w dzieciństwie różnych zranień, z których nie zostały w odpowiedni sposób wyleczone. W pewnym sensie żyją nadal z wewnętrzną, otwartą raną. Można ją określić jako pierwotną i głęboką niepewność. W najgłębszych zakamarkach własnej duszy. Pytamy się nieustannie, czy jesteśmy lubiani, czy jesteśmy chciani. Żaden człowiek nie potrafi znieść myśli, że nikt go nie lubi. Lęk przed odrzuceniem, wykluczeniem ze społeczeństwa, plemienia jest pierwotnym ludzkim lękiem. I właśnie ten głęboko zakorzeniony lęk towarzyszy niepewnym siebie osobom. Nie ma żadnego znaczenia, że osoby te teoretycznie wiedzą, że ów lęk wyolbrzymiają. Jest on bowiem niejasny i irracjonalny, często także po prostu nieuświadomiony. Z tego lęku, subiektywnie odczuwanego jako bezbronność, wynika nieokreślona obawa przed unicestwieniem. Innymi słowy, pojawia się poczucie, że nie poradzimy sobie w życiu, że nie stoimy pewnie na własnych nogach. Również osoby pewne siebie przynajmniej raz w życiu znalazły się w takiej sytuacji, że otrzymały cios poniżej pasa. Podobne zdarzenia przyprawiają o zawrót głowy. Nagle chwiejemy się na nogach i zaczynamy wątpić w siebie i otaczający nas świat. Osoby z niską samooceną czują się tak codziennie, z tym, że tego doznania nie doświadczają nieustannie, gdyż byłoby to po prostu nie do zniesienia. Jednak poczucie niepewności, chwiejności, prędko i z dużą łatwością się u nich pojawia. Dlatego ludzi z niskim poczuciem własnej wartości łatwo urazić. Liczą się z odrzuceniem i z tego powodu szybko zaczynają je odczuwać. Niewinne żarty, nieregularne uwagi są przez nich niewłaściwie interpretowane i łatwo ich urażają. W rozmowie z osobą o niskiej samoocenie często mnie uderza, że wszelkie wypowiedzi i zachowania innych, które z mojego punktu widzenia są całkowicie neutralne czy wręcz pozytywne, ona natychmiast odczytuje jako negatywne lub skierowane przeciwko niej. U wielu takich osób przebiega to właściwie automatycznie. Pozytywna lub neutralna interpretacja zachowań bliźnich właśnie im się nie zdarza. Oprócz domniemanych zniewak zdarza się oczywiście także realna krytyka i obrażanie ze strony innych osób. Zarówno to pierwsze jak i drugie jest sypaniem soli na otwartą ranę i jest dotkliwie bolesne dla osób z niską samooceną. Osoby takie zazwyczaj nie potrafią się spontanicznie bronić, słowa więzną im w gardle, trudno im przychodzi właściwa odpowiedź, a zranienia długo się goją, a czasem nigdy. Łatwo można sobie wyobrazić, jak trudne jest życie w takich warunkach, gdyż człowiek z niską samooceną zajmuje się głównie tym, aby jak najmniej narazić się innym. Kosztuje to wiele życiowej energii, a co gorsza, właściwie jest z góry skazane na porażkę. Lęk przed popełnianiem błędów i podejmowaniem złych decyzji. Osoby z niską samooceną żyją zazwyczaj w defensywie. Oznacza to, że starają się unikać popełniania błędów, nie chcą bowiem przed nikim źle wypaść. Osoby ze stabilną samooceną dążą natomiast do urzeczywistniania swoich celów. Bardziej koncentrują się na swych mocnych, aniżeli słabych stronach, nie boją się niepowodzeń. O ile zachowaniem osób niepewnych siebie kieruje lęk przed porażką i kompromitacją, o tyle ludzi wierzących we własne siły napędza wizja sukcesu. Tych drugich porażka też oczywiście na krótki czas wprawia w przygnębienie i psuje im humor, ale w głębi siebie nie czują się tak bardzo nią dotknięci jak osoby z niską samooceną. Jak wspomniałam, niskie poczucie własnej wartości możemy sobie wyobrazić jako otwartą ranę. Kiedy na ranę nasypiemy soli, czujemy dotkliwy ból. Niepowodzenie jest właśnie takim ziarnkiem soli. Ludzie ze stabilną samooceną nie mają w sobie tak głębokiej rany. Doświadczenie porażki wprawdzie też ich rani, ale po jakimś czasie zranienie się goi. W głębi siebie wierzą, że tak naprawdę potrafią przeżyć każdy cios, a nawet wynieść z tego jakąś naukę dla siebie. Nie muszą się ciągle koncentrować na zabezpieczaniu swej rany przed kolejnym rozjątczeniem. To czyni ich bardziej wolnymi i odważnymi. Młodszą siostrą niepowodzenia jest krytyka, aby poczucie niepewności osoby z niską samooceną jeszcze się nasiliło, nie musi jej się przydarzać jakaś spektakularna porażka. Czasem wystarczy krytyczna uwaga, mniej lub bardziej uzasadniona. Osoby z niskim poczuciem własnej wartości nie tylko dążą do unikania niepowodzeń, ale również starają się wystrzegać wszelkiej krytyki ze strony innych ludzi. Każdą nieprzychylną uwagę traktują bowiem jako osobistą zniewagę, jak sól sypaną na ich otwartą ranę. Za staraniami, aby nie popełniać błędów, kryje się głęboko ukryty lęk. Przed odrzuceniem. Ludzie z niską samooceną nieświadomie utożsamiają niepowodzenie w jakiejś sprawie z własnym niepowodzeniem. Według nich nie jest tak, że nie udał im się określony projekt, tylko oni sami są jedną wielką porażką. Ludzie ze stabilną samooceną natomiast jakiegoś potknięcia w konkretnej sprawie nie odnoszą automatycznie do oceny własnej osoby. Lęk przed popełnieniem błędu jest często ściśle związany z obawą przed podjęciem błędnej decyzji. Dlatego wiele osób z niską samooceną ma duże trudności z decydowaniem o różnych sprawach. Często się miotają, rozpatrując wszystkie za i przeciw, analizując potencjalne zyski i straty, ale nie potrafią podjąć ostatecznej decyzji. Wiąże się to również z brakiem zaufania do własnych ocen. Osoby z niską samooceną nie są pewne ani wyciąganych przez siebie wniosków, ani własnej zdolności do ocenienia ewentualnych konsekwencji. Lęk przed popełnieniem błędu, przed krytyką i niepowodzeniem hamuje ich decyzyjność. Podejmowanie decyzji utrudnia im jeszcze jeden czynnik. Często same nie wiedzą dokładnie, czego właściwie chcą. Dążenie do perfekcji. Niektóre osoby z niską samooceną starają się nikomu nie narazić, stosują strategię bycia perfekcyjnym we wszystkim. Perfekcyjny znaczy bezbłędny. Perfekcja jest gwarancją tego, że wszystko zrobione zostało prawidłowo. Jak wspomniałam wcześniej, osoby niepewne siebie odczuwają niejasny lęk, że w wyniku popełnionych błędów mogą komuś podpaść. Robiąc wszystko w idealny sposób, mają poczucie bezpieczeństwa. Co to jednak znaczy, że coś jest perfekcyjne? Czy osiągnięcie perfekcji w ogóle jest możliwe? Chyba jednak nie. Dlatego taka strategia jest z góry skazana na niepowodzenie. Do tego osoby z niską samooceną nie tylko chcą być idealne w jednej dziedzinie, ale pragną osiągnąć doskonałość we wszystkim, co robią w pracy, w wychowaniu dzieci, w swoim wyglądzie. Ciągle starają się sprostać swoim wymaganiom i nieustannie czują się sfrustrowane. W przypadku oceniania swoich działań, Osoba dążąca do perfekcji ma zawężoną perspektywę. Nieperfekcyjne znaczy nieperfekcyjnie znaczy niewystarczająco. Na gradację ocen z użyciem takich określeń jak perfekcyjnie, bardzo dobrze, dobrze, wystarczająco, miernie, niewystarczająco, nie ma u niej miejsca. W każdym razie w odniesieniu do własnych osiągnięć. Ludzi z niską samooceną szczególnie męczy brak wiary we własne umiejętności. Nie potrafią sobie zaufać, wiąże się to z ich skrzywionym postrzeganiem rzeczywistości. Częściej skupiają się na tym, czego nie potrafią, aniżeli na tym, co im dobrze wychodzi. Towarzyszy im lęk przed popełnieniem błędu oraz dążenie do perfekcji sprawiają, że ludzie ci wyolbrzymiają swoje niedoskonałości i nie doceniają swoich atutów. Z powodu braku zaufania do swoich umiejętności, cierpią w okresie kształcenia, a potem pracy zawodowej na nawracające stany lękowe, a nawet choroby psychosomatyczne. Te ostatnie umożliwiają im ucieczkę przed domniemanymi Zbyt wysokimi wymaganiami. Zdarza się, że niektóre osoby z niską samooceną zmieniają swoje plany zawodowe z powodu chronicznego zwątpienia we własne możliwości i umiejętności. Zamiast mierzyć się z określonymi wyzwaniami i próbować im podołać, unikają ich, rezygnują w połowie zadania albo robią coś poniżej swoich realnych umiejętności. Ponieważ wykonując rutynowe czynności, czują się bezpieczniej, aniżeli przy bardziej ambitnych zadaniach. Ale są też tacy, którzy robią karierę właśnie dzięki swoim lękom. To osoby pilne i niezwykle silne, zmotywowane, by osiągnąć wyznaczony cel i w ten sposób chronić się przed doświadczeniem porażki. Sukcesy ich jednak nie cieszą. Jeden z moich klientów, który należy właśnie do tego rodzaju osób, powiedział mi kiedyś: Wiele osiągnąłem w mojej pracy zawodowej, ale wyłącznie z powodu lęku. To do niczego niepodobne musi przecież być jakaś inna motywacja niż ten cholerny strach. Chciałabym tu wrócić do kwestii czucia się urażonym. Człowieka łatwo urazić tylko w tym obszarze, w którym sam czuje się niepewnie. Krytyka jest bolesna tylko wtedy, kiedy dotyka otwartej rany, samo zwątpienia. W dziedzinach, w których ktoś czuje się pewnie, krytyka może go dotknąć tylko w niewielkim stopniu. Jeśli, na przykład, ktoś będzie przekonany, że jest dobrym kierowcą. To krytyka jego stylu jazdy właściwie go nie poruszy. Raczej będzie sądzić, że osoba krytykująca go ma słabe pojęcie o kierowaniu autem. Podobnie dzieje się wtedy, kiedy krytyka dotyczy obszaru, z którym dana osoba nie wiąże żadnych ambicji, ani nie zależy jej, by wszystko robić perfekcyjnie. Widzimy zatem, że poczucie bycia urażonym. Ma związek z naszym nastawieniem do siebie samego. Osoba mało pewna siebie nieustannie liczy się z odrzuceniem, którego się zresztą bardzo boi. Odczuwa ten lęk, ponieważ nie akceptuje siebie, i każdy popełniony błąd traktuje jak żałosne potwierdzenie swoich licznych braków. Osoba z niską samooceną nie potrafi być swoim przyjacielem. Gdyż nie jest w stanie siebie znieść. Jej stosunek do samej siebie jest ambiwalentny. Niektóre swoje cechy uważa za akceptowalne, a nawet bardzo dobre, inne zaś odrzuca. Z powodu tego dwuznacznego stosunku do samej siebie, wydaje się jej, że inni też jej w pełni nie akceptują. Ale jak inni mieliby to robić, skoro ona sama tego nie potrafi? Z drugiej strony, osoba z niską samooceną, jak każdy człowiek, chciałaby być akceptowana taka, jaka jest. Ludzie niepewni swojej wartości tęsknią za tym bardziej aniżeli osoby pewne siebie, właśnie dlatego, że sami nie umieją się zaakceptować. W związku z tym ukrywają swoje słabości i unikają popełniania błędów, by zwiększyć swoje szanse na polubienie przez innych. Świadomie lub nieświadomie dążą do tego, aby móc polubić siebie lub sobie dowieść, że są coś warci. Trudno jednak żyć z sobą w zgodzie, kiedy się samego siebie odrzuca. Doświadczenie ze strony innych dezaprobaty, krytyki czy bycia nielubianym jest dla osób z niską samooceną trudne, ponieważ nie mają w sobie bufora w postaci miłości własnej, która łagodziłaby odrzucenie. Wiele osób z niską samooceną odczuwa silną potrzebę dążenia do harmonii. Aby uniknąć konfliktu, często zachowują dla siebie własne zdanie. To jest zresztą umiejętność, którą wyćwiczyły już w dzieciństwie. Żeby się przypodobać albo komuś nie podpaść, są gotowe spełniać oczekiwania innych. Przychodzi to z mniejszą trudnością, kiedy ktoś sam nie ma pragnień, które mógłby kolidować z potrzebami innych. Dopasowanie się do cudzych potrzeb sprawia mniejszy kłopot, kiedy nie odczuwa się własnych. Łatwiej zrezygnować z lodów czekoladowych, kiedy nie ma się na nie ochoty. Brak kontaktu z własnymi pragnieniami redukuje wewnętrzne konflikty, a więc i potencjalne zatargi z innymi ludźmi. Wskutek długoletniego wypierania własnych potrzeb wielu osobom <laughs> Wielu osobom przychodzi potem z trudem uświadomienie sobie własnych pragnień. Z tego powodu osoby te mają również trudności z podejmowaniem decyzji. Przeciwieństwem mówienia tak jest mówienie nie. Osoby z niską samooceną mają spore trudności z przeczącym kręceniem głową, czyli z odmową. To zresztą wprawia je często w frustrację, gdyż może nie wiedzą, czego chcą. Albo zazwyczaj wiedzą, czego nie chcą. Jednak z powodu swojej potrzeby, dążenia do harmonii czy unikania konfliktów, niechętnie odmawiają cudzym prośbom, mówiąc tak, choć w głębi siebie najchętniej powiedziałyby nie, lub i tak i nie. Trudności z odmową wywołują u nich silny stres. W ten sposób wpadają często w sytuacje, w których wcale nie chciały się znaleźć. Do tego ich lęk przed odrzuceniem jest przytłaczający. Chcąc bowiem przypodobać się wielu osobom jednocześnie, biorą na siebie liczne zobowiązania i wyświadczają zbyt wiele przysług. Nieumiejętność odmawiania rodzi w nich poczucie, że ich własne potrzeby nie są odpowiednio zaspokojane. Wiele osób z niską samooceną czuje chroniczne przeciążenie, wskutek czego stają się podatne na różnego rodzaju choroby fizyczne i psychiczne. Wśród ludzi z niską samooceną znajdziemy nie tylko takich, którzy chcą się wszystkim przypodobać, ale też takich, którzy wywierają strategię przeciwną, preferują atak jako formę obrony. Ich kontakty społeczne przebiegają mniej łagodnie niż w przypadku osób z niskim poczuciem własnej wartości, dążących do harmonii szybko atakują, gdy tylko czują się zagrożeni. Choć określenia jęza używa się częściej w odniesieniu do kobiet, w praktyce dotyczyć może ono również mężczyzn, dlatego też pozwolę sobie stosować je do opisu przedstawicieli obu płci. Podczas gdy osoby dążące do harmonii starają się być przyjazne i lubiane przez innych i dbają, by nikomu nie nadepnąć na odcisk, osoby kłótliwe skupiają się na walce. Ponieważ niewiele potrzeba, aby poczuły się urażone, są skłonne od razu wytaczać najcięższe działa. W skrajnych sytuacjach ich gotowość do obrony może się manifestować wręcz agresją werbalną. Lub fizyczną. Osoby skłonne do tego typu reakcji obronnych żywią wewnętrzne przekonanie, że za bardzo dopasowują się do oczekiwań innych i zbyt wielu osobom idą na rękę. Podobnie jak ludzie stosujący strategię dążenia do harmonii, mają subiektywne poczucie, że są ograniczone przez rzeczywiste lub urojone oczekiwania innych wobec nich. Nie czują się również komfortowo, gdy odmawiają spełnienia czyjeś prośby. Ale ponieważ zdecydowały się na obronę swoich granic, częściej mówią nie. Robią to jednak czasem w bardziej szorstki sposób niż wymagałaby tego sytuacja. To, czy osoba niepewna siebie zdecyduje się na strategię dążenia do harmonii, czy też wybierze strategię ataku jako formy obrony, zależy zarówno od jej doświadczeń z dzieciństwa, jak i wrodzonych cech temperamentu. Osoby kutliwe są zazwyczaj bardziej skłonne do impulsywnych reakcji. Ich agresywne zachowanie często po fakcie przybrawia je o cierpienie. Są bowiem świadome, że zareagowały w przesadny sposób. Koniec odcinka pierwszego. Hehe, następnym będzie już nie niebawem.